To jest mój czujnik magnetyczny służący do lokalizowania prętów w stropie żelbetonu, czyli magnes neodymowy. Używam go, żeby przy wierceniu otworu wonnym zbrojeni. Przesuwam magnes w niewielkiej odległości, a gdy przyczepi się pod stropem, to delikatnie przesuwam go palcem, żeby określić kierunek zbrojenia stropu. Kolejne pręty zbrojeniowe w przypadku stropu zbrojonego jednokierunkowo będą w kierunku prostopadłym do linii, na której przesuwał się.